Także taka plama, proszę Państwa, tutaj jest, że ludzie, którzy praktycznie chodzą na msze, udają, że wierzą w Boga, nienawidzą się. Tak jak Janek Witek był na parafii Saska Kępa, no to w Warszawie, gdzie kaszlą, gdzie chrumczą, gdzie wreszą, proszę Państwa. Pobili Janka, bo przyszedł po jedzenie, pobili. Konkurencja, ludzie nie umieją się podzielić, tylko dla siebie. Dziady, dla siebie. Poszło na jubilerskie, byłam to też, co jeden nosem pociągał moher. Kaszlą i to tak jeszcze wcale nie są chorzy, tylko specjalnie coś chcą wyżebrać, coś chcą. Mogą chcieć wyżebrać jakieś opcje, mogą chcieć wyżebrać jakieś tam różne rzeczy. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj na Saskiej Kępie. Dojeżdżamy do parafii. Właśnie Saska Kępa. Jest ciemno jak w D u murze. No ale my dojedziemy tylko do Warszawa Wschodnia. Na kantor będziemy polować. Ponoć tam najwięcej płacą. No, mamy takie pieniążki. 50. Zobaczymy. Także widzicie Państwo. Larysa Szewczenko śpiewała też. Hasnik Papian z Rosji. No, a tutaj nie ma artystów w Warszawie. No, światło wiechowe nie ma tu w Warszawie, bo Państwo widzą, że na przykład jest Centrum Krwiodawstwa. Światło wiechowe nie biorą krwi, nie oddają krwi. A tutaj ci, co nosami pociągają, co kaszlą, co chrumczą, co wreszą, no to wszystko biorą, proszę Państwa. Biblii nie czytają, bo nie znają i nie znają. Z Oszą wychodziło dwóch Rusków, proszę Państwa. I jeden do drugiego mówi, to kuda pójdzie? Do Orange. Oto jest ta parafia Saskiej Kępy, proszę Państwa. Która się powinna wstydzić, to znaczy może nie sama parafia, ile ludzie, jako parafianie, którzy się biją, którzy się kłócą. Taka jest plama na tym wszystkim. No, to Rusek do Ruska mówi, to do Orange pójdziemy. A drugi mówi, jest, czyli że widzicie Państwo, w Warszawie jest mydło i powidło, że tu jest ulica Saska, proszę Państwa, przejeżdżamy ulicą Saską do Stadionu Narodowego i jeszcze jeden do Teatru Powszechnego, gdzie Hibnera, gdzie Anglo-Ameryka Białystok odbudowała, proszę Państwa, cały ten teatr czyniący cztery sceny, bo Teatr Hibnera ma cztery sceny, proszę Państwa. No i ostatnio było takie spotkanie o księżach, oczywiście, że katolickich, bo tutaj nie ma w ogóle ani paciuszki, ani biskupa Jakuba, ani cerkwi, ani ludzi prawosławnych nie ma. No to w tym Teatrze Hibnera było mówione, proszę Państwa, o księżach homoseksualistach i zakonnicach, lesbijkach, to znaczy kobieta napisała przeciekawą książkę. I trzygodzinna dyskusja. Mamy to w internecie też. El Mercedes. Proszę oglądać, proszę patrzeć. El Mercedes. Proszę patrzeć. Mamy też wszystko z tego spotkania, proszę Państwa. No, także, proszę Państwa, mohery nosem pociągają, mohery kaszlą, mohery chrumczą. Biblii w życiu nigdy nie widzieli. Także wiecie Państwo, na dwóch biegunach, prawda? Gdy dziad mówi do dziada, gad mówi do gada, żebrak do żebraka. Ale tutaj w Warszawie rzeczywiście nie da ci ojciec, nie da ci matka. No, a przecież taka matka przydałaby się jako ta siostra u Świadków Jehowy dla dzieci, malutkich dzieci. To jest ciocia, jest wujek. To przydałaby ci się taka matka, która jest dobra. No, także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langström Extra. Tutaj jedziemy obok Parku Skaryszewskiego, pomiędzy Polskim Wedlem i Saską Kępą. Proszę Państwa, i skręcimy w prawo. Także no, bądźmy dobrej myśli, że teraz jak ludzie zaczną chodzić na tę mszę, więcej będą chodzić na tę mszę, więcej będą do Matki Boskiej. Galeria Milano, tutaj proszę Państwa, Milano na Rondzie Waszyngton. Więcej będą się spowiadać i robić to, co robią. Niekoniecznie od 2000 lat, bo to dużo weszło. To ta plama, bo może będzie mniejsza. Wtedy jak spotkają, może jeszcze póki tego końca świata nie będzie Armagedonu, bo przecież Świadkowie Jehowy nigdy o Armagedonie nie straszyli, nie mówili, tylko mówili o tym jako o wybawieniu.
no to może będą umieli rozmawiać, bo to jest dziki naród. No, na biegunach, dziki koń na biegunach. Jeden biegun, drugi biegun, proszę Państwa. A tak to matki nie ma, jest tylko Ostrobramska. Ojcem i matką Jezus powiedział, jest ten, kto pełni wolę Ojca mojego w niebie, z kolei tego Boga Jehowy. No, także widzicie Państwo, i na Saskiej Bożena Rossa świadectwo wydała, a czy będą słuchać, czy nie, bo to dom przekory, poznają, że prorok był wśród nich. Co ta Bożena Rossa tam na Saskiej Kępie w szkole podstawowej mówiła? Mówiła, że po prostu Bóg, to jest Jahwe. Ta plama będzie mniejsza, jeżeli się czegokolwiek dowiecie z Pisma Świętego, z Biblii, proszę Państwa. Tutaj my jedziemy. Nasza kamera jako appendix do Radio Tok FM Euro, Conchita Barbie Baby Langstroth. Proszę Państwa, jest latająca, jest w ciągłym ruchu kamera taka, która nagrywa dźwięk. Kamera taka, która nagrywa dźwięk. Jak wyjdziemy teraz, prosto wejdziemy na ten teatr, proszę Państwa. Proszę Państwa, zobacz. O, Teatr Powszechny, bardzo ładny, nie? Także proszę Państwa, chmury jakie, piękne wibracje, piękne. No i Teatr Powszechny, Państwo zobacz. Także żeby dojechać na ten wschodni, no to trzeba, proszę Państwa, tu się przesiąść w 123, czy nawet można byłoby dojść. Ale po co, jak my? No, także widzicie Państwo, pozdrawiamy serdecznie, buziaczki. Przesyłamy. Teatr Powszechny. Tutaj była promocja książki. No ile? Półtora miesiąca odbyła się o księżach homoseksualistach i o zakonnicach lesbijkach. No bo to wiecie Państwo. Są jakby, no, linia mysia rządzi, ale ci Żydzi no niestety podkopują i chcą powiedzieć taką prawdę, żeby to zabolało. Prawda, która boli, mówią, proszę Państwa, w Radiu Tok FM. Z czerskie 8 na 10. No niestety, no Anglo-Ameryki, Białystok tutaj nie ma. Jest Dworzec Wschodni, możecie wsiąść, możecie pojechać. Wszystko jest, ale podszywać się nie wypada, bo to nieładnie. O, i jedziemy na wschodni.